2, to jest projekt uchwały zarządu. To jest projekt uchwały zarządu wnioskującej do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie na terenie zaległych warty stanu paszowskiego oraz parku zewnętrznego ogród paszów uregulowanych prawnie. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa oraz rady miasta Krakowa o wprowadzenie na terenie zaległych warty stanu paszowskiego oraz parku zewnętrznego ogrodu paszów uregulowań prawnych mających na celu nadanie statusu parku miejskiego oraz ustanowienie stosownego regulaminu w tym miejscu, co umożliwi skuteczniejsze działania organów służb porządkowych w celu poprawy bezpieczeństwa. Jest to między innymi jakby konsekwencją wcześniejszych naszej dyskusji wystąpień Policji i Straży Miejskiej, że potrzebują narzędzia, którym będą się mogli posługiwać. Jeżeli chodzi o stawy paszowskie, jeżeli chodzi o warty, to głównie jest problem motorówek, skuterów wodnych, czyli tej strefy ciszy oraz parkowania różnych burt i spożywania napojów alkoholowych i również kąpieli po pijanemu. Jak również to dotyczy podobna sytuacja stawu paszowskiego, które się stanie park grzeczny ogród paszów, który jest zgłoszony, częściowo jest zrealizowany, a nie posiada regulaminu, który mówi, no, każe się sąsiadów za to, że mają u góry, a tych, co chodzą bez karańców tam i ludzie odsuwają, to to jest nie ma problemu. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Myślę, że sprawa jest oczywista. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęcie uchwały według druku nr 2? Dziękuję. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 2. Chciałem poinformować Państwa, że macie